Gmina Skoczów stawia na sport, o czym świadczą wysokie miejsca we współzawodnictwie sportowym. Podobnie jak w zeszłym roku, podczas gali sportu powiatu cieszyńskiego, Skoczów zajął m.in. pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej gmin powiatu cieszyńskiego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. To cieszy, podkreśla burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko i zdradza, na czym polega tajemnica tych sportowych sukcesów sportowców z gminy Skoczów. W zdrowym ciele zdrowy duch, jak mówi przysłowie, nie chodzi nam o te klasyfikacje, nam chodzi o dzieciaki. Wiem, jak wygląda sytuacja zdrowotna wśród młodzieży, wśród dzieci. Wiem, jakie są wady postawy. Mamy tu specjalistę w gminie, który nam to uzmysławia bez przerwy. Wiem, że trzeba inwestować w dzieci i w młodzież. I właśnie dzięki temu potem są określone efekty. W sumie, jeżeli chodzi o gminę, mamy 20 oddziałów sportowych, w tym 8 oddziałów sportowych w klasach 1-3. Nie sądzę, żeby taka skala klas sportowych, które mają przecież po 10 godzin WF-u, była w innych gminach. Być może. Czego należałoby sobie życzyć, bo to przecież wszystkie dzieci są nasze. Poza tym basen. Przedszkolaki jeżdżą na basen. Dzieci ze szkół podstawowych jeżdżą na basen. Basen jest może nie w takiej skali, w jakiej rodzice chcieliby, żebyśmy go udostępniali za darmo oczywiście, ale jest. Dzieci w wieku 4 do 6 powinny uczęszczać na basen. Pływanie rozwija organizm młodego człowieka i powoduje, że wszelkie wady postawy, wszelkie problemy mogą ulec zmniejszeniu albo nawet zniknąć. To samo jeżeli chodzi o ćwiczenia, to samo jeżeli chodzi o uprawianie sportu. Wśród wielu sportowych inwestycji jedną z ważniejszych jest bez wątpienia budowa hali sportowej przy szkole w Kiczycach. Oprócz tej sali, którą widzimy w tle, która powinna zostać zakończona, jeżeli chodzi o budowę, do połowy przyszłego roku, będą tutaj również boiska sportowe, bieżnie do uprawiania lekkiej atletyki. I mam nadzieję, że ta sala nie będzie służyć tylko Kiczyczanom, którzy, jak chodzi o rozbudowę i coraz większą liczbę domów, bardzo się rozbudowują, bardzo przyrasta mieszkańców, ale będą tu również mogli jeździć mieszkańcy całej gminy, może i nie tylko, i uprawiać sport, piłkę nożną, ręczną, siatkówkę. Będą się po prostu mogli sportowo rozwijać. Ta sala tutaj była potrzebna. Widzieliśmy do tej pory, jak to wygląda. Mała sala, a ta będzie już spełniała te wszystkie wymogi. To już będzie taka sala z prawdziwego zdarzenia. Ta mała salka, trudno ją w ogóle nazwać salą. Ona tu służyła przez 60 lat. W tej chwili będzie pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Ta sala kosztuje ponad 10 milionów razem z tymi boiskami, z czego ponad 8 to jest dofinansowanie z Polskiego Ładu. Ale taka prawdziwa sala, bardzo duża, 20 metrów na 40, powstaje na Górnym Borze przy szkole podstawowej, kosztuje ponad 11 milionów. Powiedzmy jeszcze ogólnie o tych inwestycjach, które w ostatnim czasie zostały zrealizowane, o tych sportowych na terenie gminy Skoczów. Czym jeszcze warto się pochwalić, na co warto zwrócić uwagę? Proszę sobie wyobrazić, że w tej kadencji na inwestycje sportowe, tylko sportowe, wydaliśmy ponad 32 miliony złotych. Wydajemy, bo jesteśmy w trakcie, prawda, tutaj jeszcze nie jest wszystko zapłacone, ale 32 miliony. Wydaje mi się, że na skalę tej gminy to jest bardzo dużo. Nie mówimy tu o drogach, nie mówimy to o ściekach, nie mówimy o wodociągach, mówimy tylko i wyłącznie o boiskach sportowych, takich jak w Ochabach, o takiej hali jak tutaj, o hali Sosiru,
która również przecież za ponad 8 milionów została wyremontowana i w 2020 roku oddana. Mówimy tylko i wyłącznie o obiektach sportowych, które mają służyć młodzieży w gminie Skoczów. Rodzinna strefa aktywności, wiem, że taka strefa działa na terenie gminy Skoczów. O co chodzi? Przy ulicy Mocko, między ulicą Mocko a ulicą Wiślańską, mieliśmy duży teren, zielony, niewykorzystany. Tam powstał pump track, tam powstały inne dodatkowe urządzenia, tam powstają kolejne strefy dla w tej chwili dzieci starszych. Planujemy dla dzieci młodszych, planujemy cały ten plac, cały ten teren zabudować tak, żeby dzieci i młodzież ze Skoczowa mogły na przykład korzystać z pump tracku, na przykład korzystać z flow parku, na przykład korzystać z tych placów zabaw, które w tej chwili są dostępne i ja często tamtędy przejeżdżam. One są 7 dni w tygodniu pełne. Więc spełniają swoją rolę i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. To samo zresztą, jeżeli chodzi o boisko przy szkole numer 1. Ta szkoła miała kawałek czegoś asfaltowego, co nazywało się boiskiem. W tej chwili jest tam naprawdę solidne boisko i tam też od rana do wieczora dzieciaki grają w piłkę. Te wszystkie inwestycje już są realizowane. Co w takim razie przed Wami, bo pewnie już coś macie w planach, jeżeli chodzi o te inwestycje sportowe. Tak, przede wszystkim czeka nas remont boiska na Górnym Borze. To boisko zostało wykonane w 2015 roku i sztuczna nawierzchnia co kilka lat musi być wymieniona, to zrobimy. Ale oprócz tego zgłosiliśmy się do programu Olimpia, budowy takich hal przestrzennych przy szkołach. I dwie takie hale zostały pozytywnie zaopiniowane. W tej chwili będziemy się przymierzać do programu realizacji tego. Środki są w sumie 4 miliony w Ochabach i przy szkole numer 3, gdzie boisko również starego typu ze sztuczną nawierzchnią jest bardzo sfatygowane i już wymaga działania, więc mam nadzieję, że ta hala rozwiąże ten problem, jak również hala przy najmniejszym, chyba przy najmniejszej sali gimnastycznej, którą mamy w Ochabach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.